To, co widzicie na nagraniu, jest absurdalnie niebezpieczną metodą pracy na platformie wiertniczej. Często zdarza się, że osoby pracujące w ten sposób tracą palce. Jest to tani i przestarzały sposób. Najnowocześniejsze platformy wiertnicze, takie jak te używane do odwiertów morskich, już tego nie robią. Obecnie używa się zautomatyzowanej maszyny zwanej Iron Roughneck, która zastępuje łańcuchy i szczypce używane przez tych ludzi. W miejscach takich jak Norwegia pracownicy nie mogą nawet dotykać rury ręcznie. Muszą oni używać długich tyczek do prowadzenia rury w celu wykonania połączenia, a następnie maszyna jest przesuwana na miejsce, aby automatycznie wkręcić rurę. Jednak by zaoszczędzić pieniądze, istnieje jeszcze wiele miejsc takich jak te widoczne na nagraniu, gdzie trzeba mieć nie lada odwagę codziennie przychodząc do pracy.